Kolumny pojazdów wojskowych pojawią się dzisiaj i jutro na śląskich drogach. Ma to związek z ćwiczeniami Speedfest Defender 24 i Dragon 24. Siły zbrojne wystosowały apel do kierowców i mieszkańców województwa. Kolumny mogą być widoczne na różnych drogach, w szczególności w Powiecie Gliwickim oraz w Gliwicach Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Katowicach, Mysłowicach i Jawożnie. Co ważne, kierowcy nie powinni wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Celem ćwiczeń jest doskonalenie zdolności do reagowania podczas kryzysu oraz otwartego konfliktu zbrojnego. Weźmie w nich udział około 20 tysięcy żołnierzy oraz ponad 3,5 tysiąca jednostek sprzętu, poinformował śląski urząd wojewódzki. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje, aby nie publikować informacji i zdjęć ruchu wojsk i ich lokalizacji, dat i godzin przejazdów, jak również danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci może mieć negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa. Wojsko będzie się przemieszczać niemal po wszystkich województwach na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczone przez żandarmerię wojskową i pododdziały Wojska Polskiego we współpracy z policją.